Hej, siemano, z tej strony Salman, nie mylicie się dzisiaj bez kamerki i witam was w kolejnym odcinku Fallouta 3 w Falloutie TTW i jestem ogólnie na stacji Mercetti, tutaj urodziny, bo tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, przyszedłem im sprzedać blood packi, dali mi 240 kapsli, tak jak też powiedziałem, zrobiłem questa dla Moiry z zranieniem się, czyli po prostu podłużyłem sobie minę pod nogi, ją wysadziłem. Teraz mamy iść do Majerlurków. To będzie straszne, bo one są twarde, ich nienawidzę. Plus, chciałem tylko pokazać to miejsce, jak ono przecudownie wygląda, kiedy włączymy ANB. Zobaczcie, to jest bez ANB, żadnych wspomagaczy graficznych, a to jest ANB. Jakby ktoś powie, że jest brzydko, ale mi się strasznie podoba, ponieważ do tej takiej neutralnej bardzo zieleni Fallouta 3 dochodzą kolory tych lamp. To jest piękne, naprawdę, mi się strasznie to podoba. No dobra. My tupi, a robota czeka. I nawet jeżeli nie mam włączonej kamerki, i tak się w nią cały czas patrzę. Ale to jest dobrze, ponieważ wyrobiłem sobie nawyk spoglądania w kamerkę, żeby mieć z wami kontakt wzrokowy. A czemu nie ma dzisiaj kamerki? Dzisiaj mam strasznie leniwy dzień. Totalnie nic mi się nie chce, ale uznam, że sobie to nagram, bo jak już i tak nic nie robię, to sobie pogram. A niestety, zaraz wam powiem dlaczego niestety, wyrobiła mi się taka przypadłość, że bardzo ciężko mi się gra, kiedy nie nagrywam. I czemu niestety tak jest? Dlatego, że no jakby jest to troszeczkę niezdrowe. Bo zamiast sobie na spokojnie włączyć jakąś gierkę i sobie pograć, kiedy nic nie robię, to ja muszę mieć włączonego OBS-a, podpięty mikrofon, ja muszę to nagrywać. Jest to troszeczkę tak, że tak powiem, nie wiem, w cudzysłowie schorzenie zawodowe, że nagrywając już przez tyle lat na YouTube'a, jakby jestem totalnie przyzwyczajony do tego, że kiedy gram w coś, to bardzo dużo gadam i mam... Myślałem, że coś tam pełza, Jezu. Tutaj coś w powietrzu wisi cały czas. To ten wózek był straszny, Boże, nienawidzę tych wózków. To jestem przyzwyczajony do tego, że cały czas coś gadam, że mam na drugim monitorze zamiast na przykład YouTube'a mam OBS-a, żebym sobie widział jak nagrywam. I oprócz tego mam mikrofon przed twarzą. Także no, nie wiem co z tym zrobić. Ja naprawdę strasznie mało gram poza nagraniami. Ewentualnie jeżeli trzeba coś do odcinka przygotować, czyli na przykład, nie wiem, wyfarmić coś w jakiejś grze, sprzedać jakieś śmieci w Falloutie, wbić jakiś, nie wiem, exp fable. Takie naprawdę pierdoły, które mogę sobie, nie wiem, gdzieś tam wrzucić, że tak powiem, w grafik. Dobra, jako że pójdziemy do tych Majerlurków teraz, to jak nic potrzebuję tej broni, bo to będzie naprawdę sromotny wpierdol. Bo naprawdę Majerlurki są tak cholernie twarde, że ja nie chcę tam iść. Uwierzcie mi. Ludzie. Ale mam przecież pomysł. Zapiszmy grę. Ja mam przecież ten, noszę przy sobie Steelboye. Nie wiem, czy wiecie, Steelboye w świecie Fallouta to są wojskowe urządzenia służące do skradania się. One chyba służyły... Nie no, Amerykanie ich używali. Ale Chińczycy mieli bardziej zaawansowaną technologię, mieli nawet stealth suty. I nie chodzi o takie suty. Jebane z boki, tylko chodzi o kombinezony, które pozwalały im być stealthy bardzo. Także tutaj się postaram jakoś wpełzać na ten pomnik Anchorage. Nie wiem, czy wiecie, Anchorage to jest na Alasce. Jest to część USA, którą USA odkupiło od Związku Radzieckiego. I w świecie Fallouta generalnie właśnie odbyła się tam wojna na Anchorage. Sił amerykańskich z armią Chińskiej Republiki Ludowej, czyli po prostu Chin w skrócie. No i Amerykanie zwyciężyli tą bitwę, ale odnosząc duże straty. I chociażby nasz protagonista w Falloutie 4, jeżeli wybierzemy postać męską, bo tam oczywiście Bethesda nie pozwala nam roleplayować, to nasz protagonista jest byłym wojskowym, który właśnie służył w bitwie pod Anchorage. O mój Boże. Wy widzicie, co tam jest? Ile tam jest min? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, 13 min. Jak będę potrzebować min, wiem, gdzie przyjść. I tutaj nie chcę zaskoczyć, bo boję się, że sobie coś zrobię.
Tak wiem, ciągle w tej serii powtarzam, że się czegoś boję. Dobra, YOLO. Ja wiem, że ciągle w tej serii powtarzam... Tam jest jeszcze centaur, wybornie. W tej serii ciągle powtarzam, się czegoś boję, więc zrobimy tak. Weźmy quick save'a. I mamy bonus od Moiry. Z dodatkową zapłatę, jeżeli nie zabijemy żadnego Majer Lurka. Będzie to cholernie trudne wyzwanie. Ponieważ jest ich tutaj dosyć dużo. Do tego wejdzie, co zrobimy. Weźmiemy sobie tak, aid. I zjedziemy na sam dół do styl bojów. Mamy ich 5. Daje nam plus 100 do skradania się. I... Cyk, nie ma nas. Może go zmarnowałem w tym momencie, że tak szybko go odpaliłem, ale jesteśmy niewidzialni. Znaczy, jesteśmy w taki sposób widzialni, żebyśmy sami siebie widzieli, nie? Czy ja teraz otworzę się? Nie. Więc ja bym bardzo... Dobra, jest koszun tylko, on mnie jeszcze nie widzi. Wolę pozamykać te drzwi, no bo wiecie, jeżeli tutaj Majelurk mi wejdzie, a mi wzgaśnie Stealth Boy, to wolałbym, żeby on mnie nie widział. Naprawdę. Naprawdę. Widzę, że jakiś nieszczęsny podróżnik po pustkowiach tutaj się zabłąkał i to był chyba jego największy błąd. Kurczę blaszka, ja tak nie lubię Majer Lurków. Wiecie, gdyby to był jeszcze quest z jakąś inną bestyjką, że tak powiem, nie? Nie wiem. Gule, czy... Dupę. Gule, czy... Jak Danger? Przecież on mnie nie widzi. No, w dupę. Gule, czy chociażby, no nie wiem. Czy kretoszczury, takie poprzedni quest. To było fajnie. Ale nie, to muszą być pieprzone majerlurki. No i już mam objective failed, także dziękuję. Nie mam pojęcia nawet, gdzie mam iść tak naprawdę. O Jezu, jakie to jest wszystko teraz źle widoczne. Czyli musimy znaleźć miejsce, gdzie te kreatury składają jaja. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo mi się to nie uśmiecha. Naprawdę. Naprawdę. Mam bardzo mało szans trafić go w twarz, nawet przez lunetę. Dobra, udało się, chociaż tyle. Wiecie, jeżeli mogę się pozbyć tych bestii bez walki, że tak powiem otwartej, to jak najbardziej jestem za. No bo mówię, nienawidzę majerlurków, są cholernie mocne. Mają te swoje skorupy, silne ataki mają, więc no najzwyczajniej w świecie wolę się ich pozbyć w taki sposób, naprawdę. Drugiego nie mogę znaleźć, nie drugiego, nawet nie wiem, który to jest drugi. Dobra, Stealth Boy mi wygasł, niestety. Ale udało mi się przynajmniej oczyścić ten teren. I tam na dole są jaja. Więc to już jest tutaj. Całe szczęście, nie musiałem daleko chodzić. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Chodzimy sobie Steam Pack, bo jak widzicie, troszeczkę mnie tutaj poturbował brzydal. I nie wiem, wróćmy na razie do Combat Shotguna. Bo on jest bardzo dobry w radzeniu sobie z tymi bydlakami. Teraz tak, czy jak tam zeskoczę, to czy ja znajdę drogę powrotną? Bo to jest największy... O, dobra, nieważne, jestem kompletnym dzbanem, wybaczcie. Jestem teraz hidden, to mnie cieszy. Ale czy to jest... Dobra, nie, to jest tylko jakaś kupa. Bałem się, że to jest ten zabity protektron. Kurde blaszka, ja tak nienawidzę majerlurków, serio, to powtarzam już tyle razy. Ale naprawdę, naprawdę, aktualnie ze wszystkich przeciwników, z którymi muszę się zmagać, najbardziej nie lubię właśnie owych majerlurków. Hide observation device. I co, i to tyle? Aha. Super. Fakt, że zabiłem tamtego jednego, bo się na mnie rzucił, zepsuł mi kompletnie moją premię. Ekstra. Dzięki Moira, szanuję cię totalnie. Swoją drogą, ja nawet nie wiem, czy jeszcze mi odpisaliście pod odcinkiem numer 18 bodajże? Czy jakość audio jest dobra na teraz na ustawieniach nowych mikrofonu? Bo... Jakby no jeszcze go nie przesłałem. Znaczy przesłałem go, ale wy go jeszcze nie widzieliście, o.
nagrywam to wszystko dzień po dniu i najzwyczajniej w świecie robię sobie zapas. Bo jeżeli chcę wrzucać te odcinki często, no to po prostu muszę mieć zapas materiałów, a jeżeli chcę mieć zapas materiałów, muszę je nagrywać, więc no. Jezu, słyszę, jak on tam tyka. Idę stąd, elo. Nienawidzę major lurków, to będę powtarzać cały czas. Jakby gdybyśmy tutaj spędzili więcej czasu, to definitywnie nazwałbym odcinek Nienawidzę major lurków. Ale na moje szczęście była to tylko chwila. I Jezu, jak to jest jasno teraz, jak to jest pięknie. A zobaczmy na ANB, jak to wygląda. Pomijając fakt, że wszystko jest zalane, bo coś jest zrypane, to wygląda to bardzo ładnie, szczególnie tamte ruiny w oddali. No i to drzewo tutaj blisko. Nie wiem, no ANB to jest coś, co naprawdę bardzo fajnie dodaje klimaciku Falloutowi, no ale jak widać, coś się popsuło. Dobra, Moira. Nie, czekajcie. Jest ryzyko, że jak zrobimy fast travela, gra się zjebie. Ja to czuję. Ja to po prostu czuję w żebrach, więc najzwyczajniej w świecie robię save'a, żeby no, nie czuć bólu, jeżeli takie coś miałoby się stać. I nie wiem, czy wiecie, ale w tym odcinku, myślę, że napiję się tylko, przepraszam. Musiałem specjalnie lekko siorbnąć, żebyście wiedzieli, że naprawdę piję. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym odcinku istnieje duża szansa, że już udamy się w końcu do Rivet City. Ja wiem, robię to już od bardzo, bardzo dawna. Chcesz mi coś dać? Nie, a już myślałem. Wiem, że jestem pod tym względem troszeczkę cheapa, bo już to odkładam naprawdę długo, długo, gdzie mógłbym w tych odcinkach 20, bo ten jest chyba 20, który nagrywam w tym momencie, skończyć już grę tak naprawdę, jakbym się postarał i zraszował. Ale że nie jestem rusherem, tylko jestem ciota, no to... Do they have a leader? Some sort of king? Or priests? Or some sort of scaly community center? Już jestem, kto to odkładam, dobra. No właśnie. Okay, yes, they're jerks. But if they're intelligent, we can get them to stop. And train them. Maybe we could even ride them. Oh, that'd be fun. Jakby pomijając całe szaleństwo Moiry, to co ona robi ma trochę sens, bo jakby faktycznie można było oswoić major lurki. Aha, dobra. Oh no. You didn't rile them up, did you? Because I'm not getting a very good signal from the observer. Kuźwa, zabiłem raptem. Dwa? Buried it in the mud. Albo trzy? Oh. I really hope that was just mud. Anyway, you saw them. At least a bit. What are your observations about them? Są dzikie z wielkimi szponami. Albo nie, no powiedzmy, że no, że są krabami. That's not a lot more than I knew already. But it's interesting that they're adapted for the radioactive water. O, tego nie wiedziałem w sumie. I wish we could have gotten more information. Wypływają w wodzie, one są promieniowane, no dobra. This will have to do for the book. Here's your pay. Maybe they'll help you be sneakier next time. O, 5 Steel Boy, teraz mi dajesz, tak? Dzięki. Dobra, drugi rozdział. Absolutely. I'm glad to finish it up. But I bet you're even happier, right? Moira, błagam, nie denerwuj mnie. Just one last chapter now. Ostatni rozdział. Mówi, że jest bezpieczniejszy. Oh, and here's your payment. Two big boxes full of ammo. Think of it as insurance. In case the next chapter isn't as safe as I predict. To już mnie niepokoi. Nie użyłem tej amunicji totalnie. Dzięki, Moira. Super. The last chapter is a bit more esoteric. It's about the survival of humanity as a whole and how to rebuild society. O Boże, już się boję. Stuff, huh? We need to know how large settlements are formed, how to harness the old technology, and I'll need you to get ancient history from a nearby library. We're in the last stretch now, so let's finish it up strong. What's first? Wspaniale. Jakby zobaczmy tutaj. Don't be so sure. You'd be surprised how confused people get. Bo jakby no nie oszukujmy się, wycieczka do biblioteki. I'm talking about Rivet City. It's the most successful. Znaczy, wiecie co? Dobra. Przegadajmy ją. Dobra. Bo i tak tam idziemy. Co mnie bardzo, ale to bardzo niepokoi, to to, że ona chce, żebym poszedł do biblioteki. A nie wiem, czy wiecie, biblioteka jest gdzieś... Tu jest Muzeum Historii, no to biblioteka będzie gdzieś tutaj, z tego, co się mieli serce, albo tutaj, no w każdym razie jest gdzieś tutaj w centrum. I to mi się cholernie nie podoba.
No bo de facto... No, no w dupę jeża. Zastanawiam się, jak najinteligentniej moglibyśmy pójść do... Olivet City. I to jest cholernie dobre pytanie. Jakby, no nie mamy zbyt dużo amunicji. Mamy na szczęście broń laserową, broń plazmową, snajperkę, moje karabiny dupne, znaczy submachine guny, bo nawet mówiłem, żeby nie nazwać karabinami, bo są za małe na karabiny. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co będzie najmądrzejszą ścieżką, więc pójdźmy do Tepid Sewers. Mam wrażenie, że jak pójdę tutaj wzdłuż i pominę pomnik Jeffersona, znaczy w sumie nie pomnik, tylko Jefferson Memorial, to uda mi się obejść największy wpierdol po drodze. Bo naprawdę, naprawdę nie chcę. Czy tu będą bandyci? Jakby wszystko zapowiada, że to są bandyci. Ale wiecie co? Nie ma nic tutaj, żadnych bandytów, nic nieprzyjemnego, oprócz tego szkielecika, ale on pewnie jest jeszcze sprzed wojny. Gdzieś tam jest jakiś NPC, który nie jest źle nawystawiony wobec mnie i jest tylko napis trzymaj broń w... pochwie. Nie no, kaburze. A nic ci się nie stanie, wejdźmy tutaj. A jak nie, to wczytam grę tylko, bo mnie ciekawi, czy tutaj są jacyś dobrzy ludzie. Tak! Who the hell are you? Hello. Never mind. You need a drink. Jerry, I'm thirsty over here. Dobra, co tutaj chodzi? Haha, they're my party girls. I'm too much man for just one woman, so I need two. I wear them out. Jak on mi przypomina Romana z GTA 4. Why should they bother getting dressed when I'm just going? Okay. Hey, what's your language, clown shoes? Clown shoes. I don't pay them. They take care of me, so I take care of them. Jakby no... Co on tutaj robi? Eating, drinking, farting and screwing! Out here nobody bothers me. Wiecie co? Don't let the door hit you now. Well, aren't you looking fine? Ty Sherry i Fantazja. Hi, sweetie. Of course. Why else would I stay with the old fart? Okej. Okay. Jakby strasznie ciekawe miejsce. Spodziewałem się troszeczkę straszniejszej miejscówki, pewnie, nie wiem, bandytów, najemników, czy... Hello there. Czy, o mój Boże. Czy czegoś gorszego. Tu się okazuje, że ten gość sobie urządzi taki, nie wiem, mini burdel, nazwijmy to tak delikatnie. I no, nie wiem, co o tym miejscu myśleć totalnie. Jakby no, serio, to wygląda jak mini burdel. Taki... Jezu, ile to jest wszędzie alkoholu. Mam wrażenie, że ten gość miałby dla mnie questa polegającego na przynoszeniu mu whisky w kółko i w kółko. Naprawdę. To jest... O, Nuka Quantum. I Jet. Zawsze warto wziąć Jet. Jakby no przepraszam bardzo, że kradnę, no ale... Jemu i tak się to nie przyda, bo on nie wychodzi nawet poza ten swój bordello. No, nie walczę o przetrwanie, nie? Tak każdego dnia. Tutaj jest wyjście? Gra mi każe iść tam. Tak, bo tędy wszedłem, dobra. Okej. Okay. Okidoki. Quick save'ik jak najbardziej na propsie. I wędrujemy. Chociaż czy to może być... Tak, to jest iBot enklawy. Okej. Okay. Jednego mniej. Jakby no, nawet nie robię tego wyzwania, że zastrzelę wszystkie, no nie ma mowy, to jest za wiele dla mnie. Ale najzwyczajniej w świecie liczę, że może coś tam ciekawego zrobię. Tutaj robię troszeczkę głupio, bo nie wiem, czy powinienem iść przy wodzie. Jakby no, nie wiem, czy pamiętacie, ale no... No, cudownie. Majer lurki lubią wodę. A to tylko bandyci, dobra. No, cieszę się, że to tylko bandyci, bo się bardzo to będą supermutanci. Bo jeszcze bandytów to spoko, wiecie, oni no, są mało celni, jak ja. To raz, a dwa, że... No nie są takimi gąbkami na amunicję jak supermutanty. Tu wystarczy tylko taką prostą serię w nich strzelić, jeszcze wcelować przede wszystkim. Czekaj, panienko, tylko przeładuję.
Ale uwielbiam tych worki na głowach, naprawdę. Wystarczy szybką serię, nawet z Watsa. Jezu, ja nawet gestykuluję, kiedy mam wyłączoną kamerkę, to już jest straszne. I proszę bardzo, można sobie zgarnąć troszeczkę amunicji. Co prawda nie tej, co potrzebuję. Ale ta już będzie miała... A nie, jednak nie. Chociaż nie, 20 gauga, no jak najbardziej na propsie. Ale właśnie, 10 mm. To już są konkrety, które mnie interesują. Plus, no właśnie. Raczej bandyci częściej używają takich rzeczy, aniżeli supermutanty. Bo supermutanty mają to kompletnie w dupie, więc one się leczą jedząc ludzi. Gdzie tutaj mogę sobie troszeczkę podreperować moją ilość medykamentów, książek, dragów, amunicji, bo na pewno... No właśnie, mają tutaj skrzynki z amunicją. Very hard. Was chyba coś very... Your mama. No nie, nie, czemu very hard? Mentaty. Czemu mają amunicję, której nie będę używać? To jest zawsze najgorsze. Totalnie mi się to nie podoba, ale buffauta sobie weźmiemy. Ale oni tu mają żarcia. Czemu mnie zaatakowaliście? Po co wam to było? Gdyby nie to, byście sobie żyli dalej i prowadzili tutaj swoje obozowisko, a ja bym sobie najzwyczajniej w świecie poszedł swoją drogą. I co? I każdy byłby szczęśliwy w tej relacji. Nie. Muszą być uparci i mnie atakować. To jest coś, czego totalnie nie szanuję, to znaczy... No wiecie, nie możemy powiedzieć sobie, że każdy idzie w swoją stronę, nie? O! No bo de facto, gdyby to byli zwykli handlarze, tak jak ten, który tu mieszka pod tym mostem, tak to pamiętam, bo to jest turbo charakterystyczne miejsce, to jest jakiś handlarz, to... Zobaczcie, czy ja go zaatakuję? No nie, bo nie mam potrzeby, nie chcę marnować amunicji na niego, a nawet mogę z nim pohandlować, jeżeli ma coś ciekawego, a pewnie ma. Masz coś ciekawego na sprzedaż? Jakby jest z kamerzerem. No i proszę, 5,56, czyli to co potrzebuję. 9 mm. Frag Grenadów nie potrzebuję, także dziękuję. Steampacka sobie od ciebie wezmę. Proszę, dobry człowieku, moje kapsle. Dziękuję. A teraz każdy z nas pójdzie w swoją stronę. Także do widzenia. I widzicie, to jest to co mówię. O nie, załadował się Far Harbor. Nie Far Harbor, Boże. To się w tej części nazywa inaczej. Jezu. Jest! Ale long shot. Jeżeli tam są centaury, to możemy się powiedzieć, że tam będą też super mutanty. Fuck. O, zniknął. Więc no, najzwyczajniej w świecie chcę ich wybić tak dużo jak mogę z dystansu, żeby nie musieć się z nimi pieprzyć, kiedy już będę na miejscu. I jak to się nazywał ten dodatek? Wiecie, że nawet nie pamiętam? Pamiętam, że to był Mothership Zeta do Fallouta trójki. Point Lookout! O, już pamiętam. Point Lookout. Far Harbor był właśnie do czwórki. I podoba mi się to, że jest Caution. To cholernie. To jest oczywiście plakaty propagandowe, że dołącz do armii, że USA cię potrzebuje. Czy wiecie... O, tam jest ten, kryjówka Bractwa. Propagandowy. Patriotyczne w sumie, nie? No bo de facto, no, USA nie brało nikogo siłą do wojska. Bo w ogóle świat Fallouta jest strasznie, ale to strasznie ciekawe i tutaj będą mutanty. To źle, bo jesteśmy już coraz bliżej Rivet City. On ma miotacz ogni, to mi się nie podoba. Czego naprawdę nie trafiałem? Chcę się go pozbyć, bo on jest brutem, czyli jest najmocniejszym. Dobra, brut padł, teraz z tego będzie łatwiej, bo... Aha, to też jest brut, okej. Już ma głowę crippled, czyli będzie łatwiej go zdjąć, jeżeli strzelą mu w głowę. Dobra. Plus, ziomek miał assault rifle albo karabin, już nie pamiętam, który to jest tam typ. I mnie to cieszy, z tego powodu, że no tej broni użyłam. I tam jeszcze stoi jedno słoneczko. Fuck me. No fuck me. Dobra, udało się. To są za to propagandowe. Volt-Tech to były chuje. Pamiętajcie o tym zawsze. Czy tam jest centaur? Nie, to krzak. Dobra. Pół biedy. Teraz tylko wejdziemy i opinizujemy supermutanty.
to jest definitywnie coś, co uwielbiam robić. No bo mimo wszystko te barany do najmądrzejszych nie należą, ale amunicję potrafią mieć przy sobie. Ten, jak widać, wolał deskę. Ale tutaj, ten na pewno ma przy sobie amunicję do karabinu plus karabin. Nawet lepiej, Chinese! Chinese Assault Rifle, ale ekstra. Dobra, to w takim razie zobaczmy sobie, czy mamy dwa takie, bo na pewno mam, dokładnie, ale mój jest w pełni naprawiony. Damage 143, 115. Damage 14, o! Czyli ten jest troszkę lepszy. Tylko troszkę, bo niestety ma mniejszy magazynek. Ale ten ma incytynator, więc weźmy go sobie, póki mamy udźwig. I tam była jeszcze skrzynka z amunicją obok tych toreb ze zwłokami. I tam jest jakaś stacja metra. Nie wiem, czy powinien do niej pójść. Jakby korci mnie, żeby do niej podejść, żeby sobie odblokować fast travela tylko. No bo wiecie, no zawsze wygodniej się podróżuje po tym świecie, jeżeli mamy te wszystkie fast travele. O! Trochę niechętnie w to wszedłem, ale jak widać warto. No i dobra, cofam, co mówiłem, supermutanty też jednak potrafią mieć leki. Nawet lepiej. O, dobra, average. Dobra, quick save. I podejdziemy tam sobie. Wiecie, jak jest quick save, to można podejść nawet na YOLO. Bo zawsze mogę zrobić quick loada i... Ej, tutaj się szło z Liberty Prime'em. Ale fajowo. Dobra, odblokowane. Irradiated. Dobra, to już wiem, żeby tam nie chodzić. Okej, dziękuję, gro. Tyle chciałem wiedzieć. Rivet City. Jesteśmy już tak blisko. Ja was przepraszam, że się tak ciągle skaradam, że tak wolno chodzę, że ta seria jest taka troszeczkę wydłużana naprawdę sztucznie, ale serio nie czuję się mocarny w tej grze. Znaczy, ciągle mnie przytłacza brak amunicji. I to mnie boli. O Jezu, tu będzie znowu więcej mutantów, to pamiętam. To mnie najbardziej boli, no bo właśnie, mam tylko 230 naboi. To nie jest aż, to jest tylko. Do snajperki mam tylko 19. I no wiecie, ktoś by powiedział, że to jest dużo, fajnie, fajnie, ale nie, to jest tak mało. Wystarczy pierwsze lepsze strzelanie, na przykład tam będą mutanty znowu, ale postaramy się je obejść tędy. O, miejscówka transportowa do ten. Nie, to nie tutaj. Myślałem, że to jest miejscówka do, transportowa do Point Lookout, do, żeby do DLC pójść. A jednak nie. Bo łodzie i przynęty to w ogóle jest podwójne molo, nie wiem czemu. Czy się zbugowało coś, czy po prostu źle zaprojektowali świat. Zmarnowałem właśnie 3 czy 4 pociski na karalucha. Widzicie, o czym mówię? Przez to, że ta gra nie ma systemu celowania zręcznościowego, a ma system celowania umiejętnościowy, czyli tyle, ile mam skilla, tak dobrze moja postać celuje. O, super, nie tworzę ani tego, ani tego, ekstra. To najzwyczajniej w świecie po prostu celowanie, ja celuję tutaj, a moja postać na przykład strzeli tutaj w ten regał. Więc to jest to, że dopóki nie mam guns na 100% i zredukowanego odrzutu na przykład na jakiejś broni, to może być problem. Dobra, wespnę się tutaj na ten kamień. Zobaczymy, czy mogę jakoś obejść, bo tam są na stówę supermutanty na tym betonowym wzniesieniu. To też pamiętam, że tutaj jeszcze po drodze będzie jedno obozowisko supermutantów, to takie duże. Więc ja bym chciał je najlepiej ominąć szerokim łukiem, bo naprawdę nie chcę marnować tuzina amunicji na strzelanie się z nimi, bo to jest totalnie bezsensowne. Tam jest za to cała masa supermutantów, pomnik Jeffersona, czy memoriał w sumie, o. W środku jest pomnik faktyczny Jeffersona. Nie chcę totalnie marnować tej amunicji, bo to jest bezsens i ona mi się przyda w późniejszych etapach gry, kiedy już się pojawi na przykład enklawa. To oni mają pancerze wspomagane i te dupki to one są naprawdę jeszcze większe gąbki chyba na amunicję. Bo o ile supermutanty jeszcze pół biedy, bo wystarczy się gdzieś ustawić i ich wysnajpić, to o tyle enklawa, no... Dobra, to jednak było czysto. To o tyle enklawa jest gorsza. Tam są te supermutanty, dobra. Jeszcze robi się ciemno, więc tym bardziej. Najbardziej boli mnie fakt, że moja postać przy skradaniu, nawet jeżeli użyję stealth boya, wydaje głośne dźwięki. Więc nawet jak włączę sobie teraz stealth boye, będę się przekradać, to oni będą mnie słyszeć.
Więc to jest najbardziej bolesna część tego wszystkiego. Ale postaram się przeskradać pomiędzy nimi. Weźmiemy sobie, zrobimy quick save. Cyk. To w ogóle mi oznaczyło co? A, Riverboat Landing. To jest do Point Lookout DLC. Szczerze? Nie wiem, czy ogramy DLC. Nie to. Nie wiem, czy ogramy DLC do Fallouta 3. Bo moim zdaniem... Tak naprawdę ciekawe jest tylko jedno. I moim zdaniem to jest DLC... The Pit. Które polega na tym, że w dawnym Pittsburghu, czyli teraz właśnie skrócona nazwa The Pit, pozostał po pewnej akcji Bractwa Stali Paladyn, Ashur, dokładnie się nazywał ziomeczek, który widząc, jak w tragicznym stanie jest świat po tej apokalipsie, uznał, że Pit będzie po prostu sercem do odbudowy świata, bo tam ogromny przemysł metalurgiczny był i uznał, że dzięki temu odbuduje sieć kolei, którą będą mogli potem ludzie transportować metale, towary i w ogóle, dzięki czemu transport pomiędzy zniszczonymi miastami Ameryki będzie łatwiejszy, szybszy i sprawniejszy, przez co po prostu ludzkość będzie mogła się szybciej i łatwiej odbudować. Jest to troszeczkę szlachetny cel, ale niestety Ashur zaczął wykorzystywać do tej roboty niewolników, których właśnie z Capital Wasteland chociażby pobiera. I okej, dobra, pomijmy kwestię niewolnictwa, ale jest jeszcze pewien aspekt tego wszystkiego. Mianowicie to, że w Pit, przez to, że była radiacja, silne zanieczyszczenie powietrza, smog, że tak powiem po polsku, powstała bardzo toksyczna odmiana jakiejś chmury, zarazy czy czegoś tam. Nazwijmy to po prostu chmurą. Która działa w taki sposób, że ludzie tam mutują. Chorują i mutują. Powstają bardzo dziwne kreatury. One się nazywają crawlery, o ile dobrze pamiętam. Siemano. One się nazywają crawlery. Nie to. No dobra, może jednak. Nazywają crawlery i po prostu mordują niewolników i robotników. Tego chcę. Tego chcę. I w sumie... Dobra, jeszcze może energy cellę, bo to się też przyda. To by było na tyle? Tak, na tyle. Dziękuję. Goodbye. No. Także hej, udało nam się dotrzeć w jednym kawałku do Rivet City. I nawet... Welcome. This is a quick fix. I mean, that's the name of our shop. Oh. Oh, okay. Dobra, ona potrafi... Ten, sprzedaje dragi, tak? Tak, sprzedaje dragi. Więc już wiem, komu będę mógł sprzedawać prochy, jak będę je trzymać przy sobie. Dobra, udało się dotrzeć do Rivet City. Who are you? Got any psycho? I run the chem shop, but I'm broke. Okay. It will kill you. That's what Cindy says too, but I got the itch. Nie. O. Huh? Dobra. Udało nam się dotrzeć do Rivet City, także póki jestem... O, idealnie, dobra. Także zanim wejdziemy do Rivet City, ja niestety skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeżeli nie, łapka w dół, tylko proszę was, napiszcie dlaczego. Ja się z wami żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach Fallouta TTW w Falloutie 3. Trzymajcie się, bye bye. Cześć.